8 września na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji stanęły 4 żeńskie i 14 męskich drużyn strażackich. Zawody przeprowadzono w 2 etapach. Pierwszy etap to była sztafeta pożarnicza złożona z 7 etapów oraz rozwinięcie, czyli ćwiczenie bojowe. Zawody zostały przeprowadzone na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Żaden z uczestników nie ucierpiał, nie wpłynęły do komisji sędziowskiej żadne protesty, więc uważam, że zawody zostały przeprowadzone prawidłowo. Dzisiejsze zawody były bardzo udane. Przede wszystkim sprzyjała nam pogoda. Baliśmy się wszyscy o to, że niestety spadnie deszcz i będziemy mieli problemy, ale pogoda nam się udała. Wszystko przebiegało dosyć sprawnie, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Tego typu zawody mają na celu podwyższenie sprawności fizycznej ochotników z gminnych jednostek, ale nie tylko. Chodzi również o integrację druhów działających na terenie gminy Sędziszów Małopolski, a także promocję ochotniczych straży pożarnych, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców. Strażacy starają się pokazać z jak najlepszej strony, a jednocześnie ta część bojowa, jak również i sztafeta, sprzyja rozwojowi fizycznemu i ćwiczeniu tego, co na co dzień w akcjach będą musieli wykazywać, także wszystko bardzo pozytywnie. Wśród żeńskich drużyn najlepiej spisały się druhny reprezentujące OSP Boreczek. W kategorii męskich drużyn zwyciężyła jednostka z Cierpisza. Nagrody finansowe 3 najlepszym zespołom w każdej kategorii wręczyli burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, brygadier Witold Wiercioch.